Co wydarzy się wkrótce? Witam serdecznie wszystkich kochanych słuchaczy. Mam nadzieję, że podoba Wam się ten kanał. Proszę o wymianę energii. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, by kanał się rozrastał. Kochani, zapraszam Was również na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-mail, adres e-mailowy pod filmikiem, filmiku i w komentarzach. Zapraszam. Dobrze, dzisiaj wróżba, co wydarzy się wkrótce z kart Tarota i Lenormanda. Nie ma grup do wyboru, proszę nie pomylić się. Jest tylko jedna grupa i jest to wróżba w całości. Zaraz wylosuję. Co jest teraźniejszym problemem? Co jest teraźniejszym problemem? Więc obejrzyjcie cały filmik, ponieważ jest to jedna wróżba, jeden rozkład w całości dla wszystkich. Czyli wróżba kolektywna dla wszystkich. Jaki problem jest teraz aktualny? Pokażcie karty problem aktualny. Pokażcie karty problem aktualny. Pokażcie karty problem aktualny. Pokażcie karty problem aktualny. Pokażcie proszę problem aktualny, ważny. Pokażcie proszę problem aktualny. Pięć mieczy. I co wydarzy się wkrótce? Dobrze. Dziękuję. Więc mamy pięć mieczy, kochani. Pięć mieczy jako problem aktualny. Pięć mieczy to udowadnianie sobie racji walki ego, czyli walki dwóch silnych osobowości. To udowadnianie sobie właśnie za wszelką cenę racji. To jakiś spór, jakieś kłótnie, jakieś sprzeczki, jakiś kryzys, napięcia w relacji, tak? Każdy idzie w swoją stronę, każdy odwraca się od siebie plecami, konflikty w związku. I zobaczmy teraz, co powiedzą do tego karty Lenormanda. Izolacja, problemy, frustracje, kłótnie, koniec relacji. Już mi wypadło od razu karty, tylko klopnęłam te karty. Koniec miłości i tutaj presja czasu. No to mamy te problemy właśnie. Izolacja, separacja. Widziałyście, że same mi te karty wypadły, więc izolacja, separacja, problemy, kłótnie, sprzeczki, frustracje, koniec miłości. Tak, zakończenie miłości. No i teraz mamy tutaj presję, presję czasu. Chcielibyśmy może to odwrócić, ale czasu się nie da odwrócić. Także pięć mieczy do tych kart Lenormanda bardzo pasują. Teraz zobaczmy, co wydarzy się, jeśli chodzi o ten problem, konkretny problem, czyli, nie wiem, sprzeczki, kryzysu, separacji, tutaj jakichś, nie wiem, sprzeczek, kłótni, frustracji. Co wydarzy się wkrótce odnośnie tego problemu? Karta Tarota, cztery miecze. Cztery miecze, potrzeba odpoczynku, regeneracji, by poukładać racjonalnie swoje sprawy. Zobaczcie, jak konsekwentnie mi tutaj wylosowały się karty. Pięć mieczy i cztery miecze. Czyli pięć mieczy, tutaj sprzeczka, kłótnia, walka ego i cztery miecze, czyli jeden mniej. Potrzeba odpoczynku po tej sprzeczce, czy po tym kryzysie. Potrzeba namyślenia się, tak? Regeneracji, wzmocnienia. Czyli to będzie w
wkrótce. I zobaczmy teraz, co dopowiedzą karty Lenormanda. Co wydarzy się wkrótce? 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 Miłość. No to dotyczy spraw miłości. Kontakt. Spotkanie. No, na rozdrożu dróg, czyli niejasność sytuacji i komplikacje. Komplikacje i rozmowy. Dobrze, jeśli chodzi o miłość, to będzie jakiś kontakt, będzie jakaś chęć spotkania. Nie chcecie palić mostów, chcecie tutaj się z kimś spotkać, ale jesteście zrezygnowani, zrozpaczeni. Nie umiecie podjąć decyzji. Być może ten ktoś też nie jest zdecydowany. Stoicie tutaj na rozdrożu, nie wiecie, co zrobić. Czy w prawo, czy w lewo, czy w te, czy we w te. I są tutaj komplikacje. Jest być może nawet trójkąt. Są sprawy zawikłane, bez wyjścia. Nie widzicie tutaj wyjścia z tej sytuacji. I tutaj ta sytuacja, która jest ciężka, skomplikowana, wymaga na pewno rozmowy. I będą tutaj jakieś wiadomości, wymiana wiadomości lub jakaś chęć rozmowy, tak? Wiadomość, która do Ciebie może nadejść, tak? Lada moment przyjść. Także taki mamy tutaj rozkład, który jest jednym rozkładem, powtarzam. Czyli te problemy dzisiejsze i to wydarzy się odnośnie tych problemów wkrótce. Jeszcze chciałam tylko zaznaczyć, że w przełożeniu kart Tarota mam 8 mieczy, czyli te same miecze, blokady, odcięcie, nie wiem, rozmyślanie, też intelekt, głowa. 8 mieczy to znowu pułapka, klatka mentalna. Wierzycie, że coś musicie i tutaj zamknęliście się we własnej jakby klatce mentalnej, we własnym tutaj... Nie wiem, w jakiejś sytuacji, tak? Nic nie chcecie widzieć, nic nie chcecie słyszeć, tylko się zafiksowaliście na coś lub na kogoś. Więc należy z tej pułapki mentalnej wyjść, nie blokować, nie być smutnym i tutaj po prostu robić swoje, tak? Robić swoje i kochać siebie i szanować swój czas i nie rozmyślać tutaj, nie zostawać tylko pasywnym, tak? No ale jakaś wiadomość tutaj nadejdzie, więc chodzi o sprawy emocjonalne na pewno. Życzę Wam oczywiście wyjaśnienia tych problemów. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia już wkrótce.